Witam Państwa bardzo, bardzo gorąco na Fabryce Inspiracji pierwszej w tym roku. Proszę Państwa, jesteśmy w zupełnie innym miejscu. Do tej pory odbywały się te spotkania w drukarni Opolgraph. Stamtąd przenieśliśmy się, myślę, że z jednego ważnego powodu. Drukarnia rozwija się. Fabryka Inspiracji, proszę Państwa, gości zwykle takie osoby, które są ciekawe pod jakimś konkretnym względem. Dzisiaj gościmy dwoje rowerzystów, którzy przez nieco ponad 2 lata podróżowali przez cały świat na jednośladach. Pewnego dnia postanowili, pojedziemy na wycieczkę. No i wrócili dopiero za jakiś czas. Dzień dobry Państwu, witam Państwa bardzo serdecznie w nowym miejscu, w bibliotece. Może usiądziemy, bo jak mawiają starzy górale, posiedzieć można parę lat, a postać nawet parę minut. Proszę Państwa, to dosyć szczególne miejsce. Książek tutaj od nagłej krwi trochę i pewnie będziemy Państwa zachęcali do tego, żebyście wszystkie te książki albo wypożyczyli, albo chociaż przeczytali. Ale dzisiaj bardzo szczególni goście. Magdalena Nitkiewicz, Paweł Opaska. Witamy ich bardzo serdecznie. Ludzie, którzy... Zwiedzili cały świat, tak można powiedzieć. Tak, ja mam przygotowaną listę tych krajów, które odwiedziliście, więc się będę posiłkował, bo muszę powiedzieć, że próba zapamiętania tego wszystkiego byłaby dosyć trudna. Była Słowacja, Rumunia, Turcja, Iran, Pakistan, Indie, Tybet, Laos, Kambodża, Tajlandia, Malezja, Sumatra, Nowa Zelandia, Boliwia, Argentyna, a jeszcze o paru krajach zapomniałem. Ale no końcówka. Wracaliśmy przez Europę, czyli jeszcze Hiszpania, Francja. Tam był Nepal po drodze? Nepal był po drodze, tak. No można powiedzieć, w jakimś sensie oprócz Afryki i Australii to cały świat. Mapa jest, proszę Państwa, niezwykle ciekawa. Tam są takie najważniejsze miasta na świecie. Jest Santiago de Chile, jest Machu Picchu, jest Auckland w Nowej Zelandii, jest Madryt i Świebodzice. Tak. Świebodzice były punktem startowym waszej wycieczki. Tak, ja się urodziłam w Świebodzicach i właśnie postanowiliśmy zacząć stamtąd. No i wyruszyliśmy ze Świebodzic i skończyliśmy naszą podróż w Świebodzicach. Powiedzcie, czy to był taki zamysł, że oto najpierw pracujemy, a później nagle zobaczymy cały świat z siodełka rowerowego. Tak to wyglądało w oryginale? Znaczy, myśmy zawsze chcieli podróżować i zawsze to gdzieś tam było w planach, także jak zarabialiśmy, to faktycznie odkładaliśmy te pieniądze w celach właśnie na podróż. A to, że w siodełkach rowerowych, to wyszło w sumie tak niespodziewanie, przynajmniej dla mnie. To kiedyś Paweł sobie gdzieś to umyślił, wyczytał. Przyniósł mi któregoś dnia książkę angielskiej nauczycielki 65-letniej, która przejechała świat dookoła na rowerze i przejechała 2 razy Indię dookoła na rowerze. Raz Indię, świat 2 razy, sprostowanie. No i Paweł po prostu zdopingował mnie tak, że ona ma 65 lat i dała radę, a ty masz 30, to co, nie dasz? No i tak się skończyło. Prowadziliśmy bloga. Blog powstał niejako na życzenie naszej rodziny, naszych znajomych, ponieważ oni bardzo chcieli wiedzieć, co się z nami dzieje. Wiadomo, że pisanie do każdego indywidualnie zabiera strasznie dużo czasu, stąd powstał ten blog. Z czasem, ku naszemu zaskoczeniu, okazało się, że bardzo dużo innych osób na tego bloga wchodzi. Mieliśmy bardzo takie miłe, ciepłe komentarze od tych osób. I gdzieś tam zaczęło pojawiać się taka sugestia właśnie, że fajnie by było, gdyby jak skończymy tą podróż, żeby wydać to w jakiejś formie książkowej, żeby osoby, które śledziły te nasze postępy, mogły sobie później jakby jeszcze raz tą podróż przeżyć. No i dzięki wydawnictwu Feria, które uznało rzeczywiście, że ta historia jest ciekawa, te książki powstały, no i mamy nadzieję, że będą się Państwu podobać. Ja mam wrażenie, że możecie mieć rację z tym, że one się mogą podobać, dlatego że ja, jak Państwo widzicie po moim obwodzie w pasie, niedużo jeżdżę na rowerze, ale miałem wrażenie, że to jest po prostu ciekawa książka. I myślę, że pewnym problemem, który mają ludzie, którzy wyznają pewne idee, a wyznawanie roweru to też jest pewna idea, jak sądzę, to jest problem związany z hermetycznością tego rodzaju wspomnień, że można się zamykać tylko do jednego środowiska. Czyli napisać książkę o podróży dookoła świata na rowerze, którą będą czytali właściwie tylko ci, którzy albo zamierzają przejechać świat na rowerze, albo w ogóle bardzo dużo jeżdżą na rowerze. A to jest po prostu ciekawa książka z bardzo ciekawymi zdjęciami, a ja chciałbym przejść do takiej części, którą sobie nazwałem a po cholerę się tak męczyć. Jeżeli ktoś nie lubi podróżować rowerem, na pewno męczyć się będzie i myśmy na początku rzeczywiście bolało nas wszystko, natomiast z czasem to przechodzi, człowiek się przyzwyczaja i jest coraz lepiej. No to moje pierwsze pytanie, jak szybko przechodzi, bo jak ja wsiadam na rower, to jestem zmęczony po 200 metrach i później już mi się nie chce. Znaczy się po pierwszych 50 kilometrach to tak nas bolały nogi, że ja po prostu nie myślałam, że tak mogą boleć uda i tak mogą palić mięśnie, a to przeszło gdzieś tak po 3 dniach, bo niestety trzeba dalej jechać i to tak przechodzi. To jest taki stan, że człowiek uświadamia sobie istnienie mięśni, których istnienie nie podejrzewa. Tak, ale to naprawdę
naprawdę pali. A potem odkryliśmy następny problem, tak gdzieś mniej więcej po 2 tygodniach, niedowład kciuków. Byliśmy kompletnie zdziwieni. Taki był niedowład kciuków po zmienianiu przeżyłtek, że nie byliśmy w stanie utrzymać łyżki albo długopisu. To było też niezłe. No i ból pośladków, który nie minął do samego końca, naprawdę. Ta skóra po prostu piecze do samego końca od siedzenia w siodełku. Czyli można sobie włożyć między bajki opowieści o różnego rodzaju żelowych siodełkach, które sprawiają, że człowiek jest wypoczęty. Znaczy, kwestia siodełka jest ważna, ale jeżeli się długo siedzi w siodełku, no to nieważne jakie ono będzie, zawsze jakiś tam efekt... I tak będzie boleć. I tak będzie boleć, dokładnie. Przygotowałem taki cytat z Leszka Kołakowskiego, nieżyjącego już wielkiego polskiego filozofa, który mówi tak, pisze właściwie w swoich mini wykładach o Maxi sprawach. Nie dla wiedzy podróżujemy. Nie po to też podróżujemy, by na chwilę z codziennych trosk się wyrwać i o kłopotach zapomnieć. Nie żądza wiedzy nas gna, ani ochota ucieczki, ale ciekawość. Ale ciekawość, jak się zdaje, jest osobnym popędem do innych niesprowadzalnym. Czy wy macie wybujałą ciekawość świata? No ja myślę, że bez ciekawości w ogóle byśmy nie wyruszyli w podróż. To jest taka, no chyba podstawa podróżowania, która jest w duszy każdego prawdziwego podróżnika. Zaszczepiona zresztą przez rodziców. Prawie 34 tysiące kilometrów przejechanych o własnych siłach. Ale to naprawdę nie chodzi o odległość. Chodzi o to, żeby ta jazda rowerem przynosiła radość i przyjemność. Dokładnie, to jest najważniejsze. Reszta to już są jakieś cyferki, to jest naprawdę nieistotne. Ważne jest to, żeby naprawdę cieszyć się z tego. Dopóki to cieszy, to jest dobrze. Gdybyście drugi raz mieli się wybrać taką podróż? Na pewno pojechalibyśmy tam, gdzie jeszcze nas nie było, inną trasą. Oj, troszkę jeszcze jest. Bardzo, bardzo byśmy chcieli do Afryki pojechać. No, Ameryka Północna na przykład też. Australia może chyba mniej, to jest nie aż tak ciekawa, ale sporo jest jeszcze do przejechania i to jest plus, bo zawsze jest jakieś wyzwanie nowe. Wracaliśmy do naszego hostelu, szliśmy obok siebie, naprzeciwko nas szła taka grupa 3 młodzików, no i w pewnym momencie zorientowałem się, że idę sam, Magdy koło mnie nie ma. Obróciłem się i spostrzegłem, że Magda goni za tymi 3 młodzikami, którzy uciekają w popłochu, za jednym, przepraszam. No, nie wiedziałem, co dokładnie się stało, ale stwierdziłem, że skoro Magda za nim biegnie, to ja też powinienem. Więc rzuciłem się w pogoń. Chłopak oczywiście był dużo szybszy i uciekłby nam, gdyby nie przechodnie, którzy cały incydent spostrzegli. Okazało się, że ten chłopak dotknął Magdę tam, gdzie nie powinien. Jeden z przechodniów zatrzymał nawet motocyklistę, kazał mu zawrócić. Ten motocyklista zajechał temu chłopakowi drogę. Później dopadł go tłum z ulicy, wszyscy go złapali, rozdarli mu koszulę na piersi, zaczęli go policzkować, sami mężczyźni. Po chwili przybiegło 2 policjantów, spoliczkowali go, po czym spytali się, a co się właściwie stało. Ja myślę, że Magda miała tutaj dużo mniej szczęścia niż ja, ponieważ jeżeli przytrafiało nam się coś złego, to zawsze dotyczyło to jej. Paweł dostał tylko kataru. No tak się śmiejem, że ja tylko kataru dostałem. Magda natomiast no, 2-krotnie została potrącona przez samochód. Raz prawie, a raz rzeczywiście spadła z roweru, uderzył w nią minibus. No i została też ukąszona przez skorpiona. No na szczęście udało mi się tego skorpiona złapać. No i ten lekarz, taki w sumie młody chłopak, jak go zobaczył, to się zaczął śmiać. Mówi, że no są groźne tylko dla bardzo małych dzieci, jakichś niemowlaków. Natomiast dorosłym nic złego się nie dzieje. Ale muszę powiedzieć, że Magda miała jakąś taką dziwną tendencję do przyciągania skorpionów, ponieważ jeszcze 2-krotnie się ze skorpionami zetknęliśmy. Magda Nitkiewicz, Paweł Opaska, bardzo dziękujemy. Dziękujemy serdecznie.